bądźcie czujni, bądźcie czujni. Ludziom z ugrupowań politycznych nie wierzcie, nie wierzcie. Oni teraz będą słodcy jak prostytutka. To nie jest epoka, by bujać w obłokach, żyć lekko, łatwo i przyjemnie. Nie, nie. Tak, tak. Niezależna Polska TV. www.nptv.pl. Czołem Wielkiej Polsce, kamratki i kamraci. Muszę wam powiedzieć, że Warszawa mnie zaskakuje. Nie wiedziałem, że w Warszawie jest takie miejsce. Muzeum Kowalstwa. Do tego prywatne, proszę państwa. To jest piękna rzecz, bo wiecie państwo, Kowal, czym się Kowal nie zajmował, to prościej wymienić niż powiedzieć, czym się Kowal zajmował kiedyś. Proszę państwa, Kowal to był pan Kowal. Pan Kowal. O, to, że podkuwał konie, to każdy z was wie, ale wiecie, że Kowal zęby wyrywał, dzieci robił. Nie było żadnego in vitro dawniej. Jak ktoś nie mógł dziecka mieć, to Kowal poradził zawsze, bo to były chłopy testosteronowe, krzepę to miało i prawda, wiedziało, jak się obsługiwać z delikatną niewieścią naturą. Na te kowadło i no i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, no właśnie, jeszcze wam przypomnę, kowale nawet robili dubeltówki. Były lufy do dubeltówek, tak zwane drutówki. Kowale je robili. Tak, więc ja poczułem wzruszenie, ponieważ któryś z moich przodków też był kowalem i respekt do tego. Ten dźwięk tego kowadła, kowale kują w to kowadło, a mistrz kowalstwa rytm din, 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 din wyznacza. To kucie. Kuj żelazo, póki gorące. Po to się spotkaliśmy, żeby przypomnieć państwu to hasło odnośnie wyborów. Kuj żelazo, póki gorące. Proszę państwa, czytamy wszystkie komentarze, które przysyłacie nam. To bardzo dobrze, one są źródłem informacji i zrobimy taki odcinek, gdzie będziemy głównie te komentarze pokazywać. O, dziękujemy wam za kasę, bo to jest... Ta kasa to jest, kasa jest w tym momencie i amunicją, i tym młotkiem, którym walimy po tym kowadle, po tym rozżarzonym żelazie, żeby je ukształtować na to, na co potrzebujemy, proszę państwa. Najwredniejsze hasło wyborcze, które zauważyłem, proszę państwa, to jest hasło tak zwanej Koalicji Obywatelskiej. Tak, Marcin, tak się nazywa to ugrupowanie? To jest najwredniejsze, najohydniejsze hasło, usypiające Polaków. Ono brzmi bez agresji, bez awantury, możemy współżyć. To jest łajdactwo, bo to jest prawda, tak, bez awantury, bez agresji, jak najbardziej. Tylko kto nam to mówi? Ci, którzy nas okradali, gwałcili, oszukiwali, mają potworzone takie układy polityczne, że im ganze gal, czy oni wygrają bardzo, czy przegrają bardzo, to są bratankowie tego wspólnego interesu, proszę państwa. I tylko te nowe twarze nam pokazują uśmiechnięte, pogodne, a tak naprawdę nic się nie zmieni, jeśli ten system nie zostanie przez nas rozwalony. Rozwalony. Przekuty na coś innego. To hasło bez agresji, to znaczy co? Dostaliśmy po mordzie,
zabrano nam wszystkie pieniądze, zabrano nam wszystkie aktywa i my mamy być, szanowni państwo, mili i grzeczni i bez agresji, bo oni sobie tego życzą, żebyśmy nie protestowali. Usypiają nas. Usypiają nas. I mam taką refleksję. Rzeczywiście my Polacy boimy się radykalizmu. Ja nie wiem dlaczego. Inne narody nie boją się radykalizmu. Na przykład Niemcy, którzy potrafią setkami tysięcy wychodzić na ulicę i protestować. Nam to jakoś nie wychodzi. Dlaczego? Mam swoje przemyślenia, ale pytam się państwa, dlaczego? Bo jesteśmy tak bardzo skatolicyzowani? Tak mamy wbite do głowy, że nie wypada być nieprzyjemnym. Ja pomijam wulgaryzm. Wulgarnym może nie wypada być, chociaż w sytuacji wysokiego napięcia i wysokiej walki politycznej. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Warszawa jest tym centrum choroby państwa. Centrum choroby państwa. W Warszawie, jak mówi Maciej Maciak, żyje się luksusowo. Wszystkie pieniądze na Warszawę, proszę państwa. Wszystkie pieniądze na Warszawę. Tu są ludzie zamożni, bogaci. Tu ludzie przyjeżdżają, bo tu jest praca. Reszta Polski jest zostawiona od przypadku do przypadku. Tam, gdzie obywatele się potrafią zjednoczyć, to potrafią sobie poprawić życie. Opowiem wam historię, nie będę mówił gdzie, bo nie zostałem upoważniony, ale usłyszałem dzisiaj fantastyczną historię. Jak to w pewnej miejscowości były trzy drogi dojazdowe, które rano o godzinie 7, 8, 9 były tak potwornie zakorkowane, ponieważ nie można się było z bocznych ulic włączyć do ulicy głównej. Rozpacz. Korek półgodzinny, 40-minutowy, dzień w dzień. I tylko w nocy można było, proszę państwa, spokojnie tamtędy jeździć. I który tam utknął w tym korku i chyba się nawet gdzieś tam na coś spóźnił. Olśniło go, a że znał ludzi tam mieszkających, którzy też byli maksymalnie do czerwoności rozpaleni tą sytuacją, wpadł na pomysł. Mówi, ludzie, tu trzeba zrobić rondo. Światło albo rondo, ale nie ma takiej możliwości. Pisali, mówili. Samorządowcy mieli to w dupie. Bo tamtędy nie jeździli, po prostu. Bo gdyby jakiś kacyk, jakiś VIP utknął, o, to by było. No, proszę państwa, jednemu byłemu premierowi płci żeńskiej drogę asfaltową pod sam dom zrobili, jak trzeba było. Żaden problem. I słuchajcie. Zmówił kilku aktywnych kolegów, ustalili, że zrobią rondo. Jeden przywiózł wielkie kamienie narzutowe, pomalowali je na biało, wymalowali dookoła idealne koło. Załatwił znaki na trzy te różne ulice. Znak, uwaga, rondo, pierwszeństwo przejazdu. Autentyczne, zawodowe znaki. Facet, co miał ogrodnictwo, załatwił rury na te znaki. I chłopaki pewnej nocy zebrali się i w parę godzin zrobili rondo samowolnie. Samowolnie, proszę państwa. To jest historia, która oby poszła w Polskę samowolnie. Jak pomyśleli, tak zrobili. Pasy zrobili, obmalowali krawędzie, jeszcze załatwili taką farbę specjalną, która jest farbą drogową, ma się odbijać. I co? Rano ludziska zobaczyły znaki, zobaczyły rondo i zaczęli się stosować do znaków i do ronda i się
przestało korkować, zaczęło wszystko funkcjonować. Proszę Państwa, 4 tygodnie władzuchna nie zauważyła, że ktoś zmienił samowolnie zasady ruchu drogowego, bo wszystkim się fajnie jeździło. Zrobiła się awantura na lokalne gazety, na lokalne media. Kto to zrobił? Zoro! Zoro to zrobił. No i dawaj, że to trzeba zlikwidować. Ale jak już chcieli zlikwidować, to ludzie zaczęli... No mamy... Jak to zlikwidować? To co? Będziemy mieli to, co mieliśmy? O nie! No to do zarządu ruchu drogowego, to tamci powiedzieli, że oni właściwie muszą to zlikwidować, ale teraz nie mogą tego zlikwidować, bo nie mają mocy przerobowej, żeby to zlikwidować. Ale ronda też nie mogą zrobić, no bo też nie mają planów, nie było uzgodnień, no i kasy nie ma. A jeszcze powiem, że to rondo samowolnie zrobione zamknęło się w 500 złotych. Marcin, tak? W 500 złotych, bo te znaki drogowe oryginalne załatwił od faceta, który je robi dla państwa. Ma koncesję. I no nie ma kasy, no i tak, wiecie państwo, ludzie tak jeździli tym nielegalnym rondem. Fantastyczna sytuacja. Funkcjonowało bardzo wygodne życie nielegalnie. To znaczy go nie było? Było. Mamy w dupie tę legalność. Pięknie. Władza przymknęła oko. Może to było nawet przed wyborami, więc nie chciała się narażać. I zarząd dróg, czy tam ruchu drogowego, porobił te projekty, zdobył pieniądze i zaledwie za 150 tysięcy złotych zabrali te kamienie, usypali górkę rondową, poprawili krawężniki. Wy słyszycie, co ja do was powiedziałem? Wkurwieni obywatele. Posłuchali, który zadziałał jak kawalerzysta w galopie, podsunął pomysł, ale wiecie, trzeba było parę lat w tych korkach postać. Trzeba było się spóźnić na pociąg, na ważne spotkania. Musiało zaboleć. Musiało zaboleć. A oni nam mówią bez agresji, bez awantur. To znaczy co? Z przeciętymi płatami mózgowymi? Ci ludzie z tego ronda wkurwili się. I zrobili, jak partyzanci. Taki nasz los. Taki nasz los. Olejcie ich. Nie dajcie się nabrać na te same mordy z nowymi uśmiechami. Nie dajcie się nabrać. Oni nic nie zrobią. Będzie jak było. Muszą przyjść nowi ludzie. Muszą powiedzieć, tu trzeba zrobić rondo. Co z tego, że nielegalne? Ale wszystkim ulżyło. I tak będzie. Proszę państwa, i tak będzie. Oni by najchętniej nas wszystkich zamknęli w obozach pracy. Nie miejcie złudzeń. Żadnej litości dla nas nie mieli, tak jak samorządowcy z tej miejscowości nie mieli żadnej litości na petycje, na prośby o światła. Tam jeszcze były wypadki wcześniej. No to normalne. Też całe lata. Historia spod Warszawy przy sławnej Magdalence. Całe lata gigantyczne skrzyżowanie głównej drogi na Radom z lokalną od Lesznowoli. Mnóstwo rannych, zabitych. Nikogo to nie ruszało. Dopiero jedna artystka, Dorota Stalińska, która no, ma opcję polityczną, jaką ma, ale jej zasługa, że tam są światła, jest ogromna dla lokalnej społeczności. Proszę państwa, pobudźcie agresję. Ma być agresywnie. Nie ma być nieagresywnie. Wyzwólcie z siebie tę energię, którą kowal musi w danym momencie wyzwolić, kiedy żelazo jest gorące. Dlatego tu jesteśmy. Kuje się, kiedy jest czerwone. Trzeba rozżarzyć, podnieść temperaturę. Inaczej się nic nie wykuje. Inaczej się nic nie wykuje. Obywatelu,
że sam przecież najlepiej wiesz, o co w twym życiu chodzi. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam. Nikt fachowej myślenie osobiście ci nie dogodzi. Bądźcie czujni, bądźcie czujni. Ludziom z ugrupowań politycznych nie wierzcie. Nie wierzcie. Oni teraz będą słodcy jak prostytutka. Będą was kochać. A wiecie, jak w tej piosence. Z prostytutką zaczyna się wesoło, a kończy się smutno. Tak to jest, proszę państwa. Tak to jest. I nie bójcie się. Nie bójcie się. Zróbcie tak, jak ci ludzie, co zrobili sobie to rondo, żeby sobie poprawić życie. Na to was namawiam. Czołem Wielkiej Polsce. A jesteście tego samego zdania co my? Dawać kciuki do góry. I pamiętajcie, bawimy się w piaskownicy wroga jego zabawkami. On musi nas tolerować. On to wie. Dla niego wy jesteście ważni. Dla nas też. Dziękujemy za wsparcie. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam. Przecież najlepiej wiesz, o co w twym życiu chodzi. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam. Bo ze szczęścia jednostek ogólny dobrobyt się tworzy. Ogólny dobrobyt się tworzy. Obywatelu, zrób sobie dobrze sam. Niezależna Polska TV www.nptv.pl